I spodziewam się, że mniejszy mózg to tylko jeden z wielu rezultatów całej ewolucji, rewolucji. Czy są jakieś jeszcze rezultaty? Wspominał pan tutaj o zmniejszaniu się sprawności również. Czy coś jeszcze zauważono? No, różnic genetycznych jest sporo. Najbardziej znana to jest różnica polegająca na tym, że jesteśmy w stanie trawić laktozę, czyli ten podstawowy składnik mleka. U ssaków w ogóle, a u człowieka również i u naszych przodków też, zdolność do trawienia laktozy ustawała po zakończeniu karmienia piersią dzieci. No bo potem przechodziliśmy my i wszystkie ssaki, przechodzimy na pożywienie coraz bardziej dorosłe, a mleko jest tylko potrzebne, zdolność do trawienia mleka jest potrzebna tylko w okresie życia niemowlęcego. Natomiast ewolucja rolna spowodowała, że zaczęliśmy być uzależnieni od hodowanych przez nas zwierząt, w tym w szczególności no właśnie krów, czy w mniejszym stopniu, czy kóz, owiec, czy koni, których mleko również wykorzystywaliśmy. No i ono się bardzo przydawało w okresach, kiedy na przykład na przednówku, to zawsze był taki okres no, wielkiej traumy spowodowanej brakiem żywności, że możliwość trawienia mleka również przez osoby dorosłe była bardzo pożądana. Ewolucja, ta ostatnia, bardzo szybka ewolucja spowodowała, że ludzie nabyli zdolność do trawienia laktazy zawartej w mleku. Ale tylko niektórzy ludzie na świecie do dzisiaj, bardzo wiele ludów na świecie nie jest zdolnych do tolerancji laktazy, bo ich przodkowie nie hodowali zwierząt na produkty mleczne, powiedzmy. I wiele bardzo ludów laktazy nie trawi. Takie to ciekawe, bo nie tak dawno była taka wielka akcja: pij mleko, będziesz wielki, na całym świecie. I bardzo często aktorzy, którzy grali w tych klipach takich reklamowych, sami laktazy nie trawili. Do nich ten przekaz reklamowy na pewno by nie trafił, a jakby trafił, to mieliby bardzo poważne problemy żołądkowe. Wspomniał pan, że była to bardzo szybka ewolucja i teraz pytanie ode mnie, jak szybka, ponieważ w ewolucji wszystko jednak się dzieje wolno, czyli w jakim tempie, ile czasu zajęło to ta adaptacja do tego innego środowiska, do tego pokarmu? No, żeśmy to już, w przypadku mleka to jest ostatnie 4, góra 5 tysięcy lat, a w niektórych przypadkach mniej w Afryce. W Afryce bywa tak, że są plemiona żyjące tuż obok siebie, wyglądające tak samo, ale jedno z tych plemion trawi laktazę, a drugie nie, dlatego że przodkowie jednego z tych plemion hodowali bydło, a drudzy byli jeszcze do niedawna łowcami i zbieraczami. No więc to jest kwestia ostatnich kilku tysięcy lat zaledwie. Z tym, że to jest tak zwana mikroewolucja, nie taka, o której często myślimy, że ewolucja no to wtedy, kiedy zmieniamy wygląd całkowicie. Tutaj ani nie zmieniamy wyglądu, ani nie zmieniamy gatunku. To jest wciąż ten sam gatunek, tylko on w obrębie gatunku, a raczej w obrębie poszczególnych populacji tego gatunku, przechodzi zupełnie inną ewolucję. Zresztą do dzisiaj żyją na świecie populacje ludzkie, które nie przeszły tej rewolucji rolniczej i które w dalszym ciągu żyją na etapie przedrolnym.
są nawet, jest sporo nawet plemion, o których istnieniu wiemy bardzo niewiele lub w ogóle nie wiemy, że one jeszcze istnieją. Co prawda dziś to już bardzo jest takich plemion niewiele i raczej trzeba chronić te obszary, na których spodziewamy się, że one żyją lub wiemy, że one żyją, niż... Ale jeszcze 100 lat temu odkrywaliśmy nieomal wszędzie. W 30 latach samoloty przeleciały nad Nową Gwineą i z góry zobaczyły na takich płaskowyżach bardzo wysoko w górach Nowej Gwinei, niedostępnych zupełnie z nizin, bo zarośniętych gęsto lasami, że na tych szczytach żyją bardzo liczne plemiona rolne tym razem, o których istnieniu w ogóle nic nie wiedzieliśmy, a które były na etapie, no na przykład nie znały wytopu żelaza, posługiwały żelaza ani innych metali, posługiwali się narzędziami krzemiennymi, czy kamiennymi właściwie. No to było w 30 latach i samoloty posłużyły do tego, żeby się przekonać, że takie plemiona jeszcze żyją. Także nasz gatunek jest niezwykle zróżnicowany i właśnie każde plemię ma swoją własną historię, która odcisnęła bardzo silne piętno na tym, jak wyglądają, jak żyją i jak się zachowują i co myślą. Czy ja dobrze myślę, że w przypadku tych plemion, które jednak zdecydowały się na produkty mleczarskie, to generacje piły to mleko i nie trawiły tej laktozy i dopiero po tych generacjach, które to piły, w końcu jakaś tam generacja się zaadaptowała? Czy tak to wyglądało, jeżeli była to kwestia tysięcy lat? Oczywiście tak. Początkowo po odstawieniu od piersi wszyscy ludzie przestawali. Po prostu jest taki wyłącznik w naszym genomie, wyłącznik, który wyłącza aktywność genów, które trawią laktazę. No, wystarczy przełączyć ten wyłącznik w drugą stronę, żeby to było możliwe, bo to jest naprawdę kwestia jednego genu, który działa jak taki off-on. No więc u normalnych ssaków nigdy do tego nie dochodzi, do tego przełączenia w drugą stronę. Ale samo przełączenie jest o tyle proste, że wynika z mutacji jednego genu. No i oczywiście u ssaków też zdarzają się takie mutacje, tylko one nie prowadzą do większej sprawności reprodukcyjnej tego osobnika, który taką mutację przeszedł. A u naszego gatunku, jeżeli zdarzyła się jedna mutacja, to ten człowiek mógł liczyć i słusznie na większy sukces reprodukcyjny, bo mógł dostarczyć swojej rodzinie więcej pokarmu, w tym pokarmów mlecznych. No więc oczywiście zdarzały się te mutacje, tyle tylko, że właśnie w przypadku ludzi te mutacje okazywały się bardzo korzystne, no i ta cecha się błyskawicznie rozprzestrzeniała w populacji, aż w końcu cała populacja zaczynała tę cechę wykazywać. Czy było tak jeszcze w przypadku innych rzeczy? Co jeszcze niosła za sobą rewolucja agrarna? No tak, jest bardzo, no, mnóstwo rzeczy, mnóstwo. Na przykład rewolucja agrarna spowodowała rozprzestrzenienie się chorób odzwierzęcych. Przeszliśmy całą serię pandemii. My, to znaczy ludzie, którzy są potomkami tych plemion, które weszły na drogę hodowli zwierząt, bo nie wszystkie ludy na Ziemi taką ewolucję przeszły. Na przykład aborygeni australijscy, żyjący przecież do dzisiaj, nigdy nie weszli ani na drogę uprawy roślin, ani na drogę hodowli zwierząt. W związku z tym ich te pandemie nie dotyczyły. My żeśmy przeszli przez całą serię pandemii, które spowodowały
dziesiątkowanie naszych populacji, także przeżywali tylko ci, którzy znowuż za sprawą mutacji stawali się uodpornieni na te zarazki, które te pandemie wywoływały. I dlatego, kiedy biali koloniści odkryli Australię czy obie Ameryki, przywieźli ze sobą po pierwsze te zarazki, na które byli uodpornieni, oraz przywieźli tę odporność. Także oni nie chorowali, natomiast ludy tubylcze dopiero od czasu kontaktu z Europejczykami przeszli to, te nieszczęście, które my mamy od tysięcy lat za sobą. To znaczy, my wiemy na przykład dzisiaj, że Indianie południowoamerykańscy zostali zdziesiątkowani. Prawdopodobnie Ameryka Południowa utraciła 90% swojej populacji autochtonicznej w wyniku tych właśnie pandemii. Ci Indianie nawet nie wiedzieli, że zostali już odkryci, bo fala tych pandemii szła szybciej niż fala kolonistów. Także ich dotykały nieszczęścia, o których oni nawet nie zdawali sobie sprawy, skąd się to wszystko wzięło. To naprawdę potężna broń. No tak. Inny taki klasyczny przykład tej ewolucji związanej z rolnictwem to jest malaria. Malaria, która wynika z technik rolniczych i która spowodowała, że u tych ludzi, którzy byli narażeni na malarię, pojawiły się różne genetyczne zabezpieczenia przed malarią. Z tym, że te zabezpieczenia to są inne choroby, których przejście powoduje odporność na malarię. Także to jest takie leczenie dżumy cholerą. Ale to się stało. I na przykład ludy subsaharyjskie w Afryce mają częstą przypadłość zwaną anemią sierpowatą, która jest straszną chorobą, śmiertelną, ale tylko wtedy, kiedy odziedziczymy tę mutację, która chroni przed malarią, zarówno od matki, jak i od ojca. To znaczy jesteśmy homozygotami. Z obu stron mamy tę samą mutację. Wtedy chorujemy na anemię sierpowatą, no i to jest straszna choroba. Natomiast jeżeli odziedziczymy tylko jeden gen od strony jednego z rodziców, to jesteśmy uodpornieni na malarię, ale nie chorujemy na anemię sierpowatą. No więc to jest też przykład. Ludy, które nie zostały zetknięte z zagrożeniem ze strony malarii, nie chorują na anemię sierpowatą, dlatego że ewolucja nie wyposażyła ich w tę pojedynczą mutację, która kiedy jest pojedyncza, to nie jest groźna, ale kiedy otrzymujemy, nie jest groźna, a zapobiega malarii. Natomiast kiedy otrzymujemy od obojgu rodziców, no to jest to rzecz straszna. Dlatego dziś, kiedy już to wiemy, to trzeba badać oboje rodziców i sprawdzać, czy oni nie mają z każdej strony tego genu i czy nie będzie takiego zagrożenia. Ale takich chorób związanych z warunkami, w których dana populacja się rozwijała, jest mnóstwo. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to izolowanych populacji, które w dużej mierze były genetycznie izolowane od otaczających ludów. Na przykład Żydzi, którzy przez setki lat byli w dużej mierze taką grupą samoizolującą się lub często izolowaną od otoczenia, wykazują wiele chorób związanych z
takim wsobnym sposobem reprodukcji w obrębie niewielkiej grupy. Jest cała masa chorób, które znowuż często, jeżeli pochodzą od obojga rodziców, a jest duże prawdopodobieństwo, czy spore prawdopodobieństwo w przypadku tych zamkniętych, kiedyś, dziś już nie, no ale odziedziczyliśmy ten bagaż genetyczny po przodkach. No więc znowuż teraz to można tak przesiewowo badać, czy rodzice stanowią zagrożenie dla dzieci, czy nie. I na przykład u Żydów aszkenazyjskich na całym świecie to są obowiązkowe badania na bardzo wiele chorób związanych z tą populacją, która przez wieki była w dużej mierze izolowana. Także ewolucja ostatnich 10 tysięcy lat była bardzo szybka i dotyczyła mnóstwa genów. Ale to są takie mikroewolucje, no pojedynczych genów czy pojedynczych cech. Nie wpływa to na, powiedzmy, taki ogólny wygląd tych ludzi, bo oni często wyglądają tak samo jak ludy otaczające, ale mają specyficzne geny, których inne ludy nie posiadają, no właśnie za sprawą swojej historii rodowej. To jest naprawdę ciekawe. I słyszałem też niedawno, że przed rewolucją agrarną na jakimś terenie X, załóżmy, mogło przeżyć i wyżywić się 100 osobników, a po rewolucji mogło się wyżywić na tym samym terenie już 1000 osobników, tylko że były niedożywione. Czy to jest prawda? Jeśli tak, to jak to wpłynęło na rozwój naszego gatunku? No, nie od dzisiaj wiemy, że warunki życia łowców i zbieraczy, czy takich koczowniczych ludów, były ze zdrowotnego punktu widzenia znacznie korzystniejsze. To widać dobrze na przykładzie szkieletów pierwszych ludów już rolniczych, które są mniejsze, naznaczone znaczną liczbą chorób, które widać nawet w szkieletach, które mają na przykład znacznie więcej ubytków uzębienia i tak dalej. Również na przykład wzrok, ale to już jest późniejsza sprawa, nie związana z rolnictwem, tylko związana ze znacznym obciążeniem oczu, powoduje, że nasz wzrok jest znacznie gorszy niż ludów, które nie przeszły przez ten etap, no powiedzmy, po wynalazku pisma i po takim intensywnym czytaniu. Darwin, kiedy wyruszył dookoła świata na pokładzie Beagle, był zdumiony, że on musiał używać okularów, a był bardzo młodym człowiekiem, a tubylcy, których spotykał, on ich często zatrudniał jako takich, no, takich ludzi wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem, bo oni i dostrzegali znacznie więcej, znacznie bystrzej niż on, a także potrafili znacznie więcej wyczytać z otoczenia o czyhającym zagrożeniu, o którym my nie mamy pojęcia. No na przykład odczytywanie śladu zwierząt. My nie jesteśmy w stanie na podstawie samych odcisków stóp zwierzęcych określić, jak daleko, w jakiej liczbie, kiedy przechodziły drapieżniki. Natomiast oni są w stanie odczytać całą historię bardzo często. Oni w ogóle dużo więcej wiedzą. To, co pan mówiłem na początku. Oni są znacznie, ci, którzy nie przeszli przez tą wspaniałą rewolucję agrarną, o której pan mówi, byli pod każdym względem
i zdrowia, ale też i takich intelektualnych zdolności lepiej wyposażenie od nas. Tyle tylko, że no właśnie, rewolucja rolnicza spowodowała, że zasoby pożywienia stały się nieporównanie większe, ale też i uboższe. Większe i uboższe. W związku, znaczy uboższe pod względem pokarmowym, ale większe pod względem ilościowym. No i dlatego te no, różne plagi, które na nas spadły po tej rewolucji, są efektem, jednym z efektów rewolucji rolnej. Podobnie zresztą jak rewolucja przemysłowa, która też spowodowała w XVIII wieku, bardzo niedawno, która spowodowała kolejny wysyp różnych niekorzystnych dla nas zagrożeń. Na przykład krzywica, choroba, która nie dotyczyła nigdy ludów tubylczych, ani nawet często ludów rolniczych, stała się zmorą XIX czy nawet XX-wiecznych ludzi żyjących w miastach, w szczególności w miastach, bo krzywica jest związana z brakiem witaminy D, a ta jest związana z brakiem nasłonecznienia. Kiedy zamknęliśmy ludzi w halach fabrycznych i kazaliśmy im pracować po 12 godzin, a tak było w XIX jeszcze wieku, to nie zdając sobie z tego sprawy, naraziliśmy ich na bardzo duże niebezpieczeństwo związane z niedoborem witaminy D, o czym nie mieliśmy pojęcia. Bardzo wiele znowuż chorób było takich, które były związane z niedoborem różnych substancji i dopiero kiedy nauka XX-wieczna, a właściwie to z drugiej połowy XX wieku, pokazała, że można... No, wystarczy połykać pastylki z witaminą D, albo wychodzić na słońce, albo ograniczyć smog w miastach, który powodował, że słońca mniej otrzymywaliśmy, żeby znikła krzywica. Dzisiaj już nie jest problemem w krajach uprzemysłowionych, a ja jeszcze za młody pamiętam, że to był bardzo groźna choroba. No i pamiętam to z najgorszej strony, bo mamusia kazała mi pić tran, a tran to jest obrzydlistwo. Ale wtedy już wiedzieliśmy, że tran zawiera dużą ilość witaminy D, a ona zapobiega krzywicy. No więc takich chorób związanych z tymi wspaniałymi, z pewnego punktu widzenia, etapami naszej ewolucji jest mnóstwo. Myśmy przez nie przechodzili, często po trupach dosłownie, i to liczonych w miliony. Jeszcze chciałem o jednej chorobie powiedzieć, ale zostawmy, bo... Tak, możemy już sobie to darować, ponieważ bardzo pesymistycznie się robi. Jednak o samych minusach słyszę. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia przepracowania. Kiedyś łowcy zbieracze nie pracowali aż tyle, co pracujemy my obecnie i co pracowali nasi przodkowie już po rewolucji. Więc teraz narasta pytanie, czy w takim razie to był największy błąd naszego gatunku? No, wie pan, ten pesymizm, jak panu powiedziałem, on właściwie zaczyna zanikać około, no tak w połowie XX wieku, bo my coraz więcej wiemy, skąd się brały te wszystkie nieszczęścia. Najpierw żeśmy się na nie uodpornili. My już nie chorujemy na te takie pandemie, które jeszcze niedawno dotykały, jak dżuma, cholera, czarna ospa. My już na nie nie chorujemy, dlatego że albo są lekarstwa, albo są szczepionki, albo wiemy, czego brakuje w pożywieniu i tak dalej. Także to, a wiemy to dlatego, że nauka pozwoliła nam rozświetlić te problemy. A stało się to możliwe za sprawą zwiększenia populacji. No a z kolei to zwiększenie populacji i powstanie no, takich cywilizacji złożonych z ogromnej liczby ludzi jest następstwem tych wszystkich rewolucji, które mamy za sobą. Więc one
na początku powodowały wielkie nieszczęścia, ale efektem jest nasz świat, której już nie trapią takie nieszczęścia, jakie mamy za sobą. No nawet ta ostatnia pandemia COVID-19, no to dzięki szczepionkom, jak ktoś wierzył w naukę, no to mógł bezboleśnie zabezpieczyć się przed tym. Gdybyśmy nie mieli szczepionek, nie wiedzieliśmy, skąd się biorą, a to jeszcze 150 lat temu, żeśmy tego nie wiedzieli. Dopiero Pasteur pokazał, że tak zwane zarazki powodują choroby. Przedtem to można było tą biedną Anielkę, pamiętam jeszcze z lektury szkolnej, do pieca wsadzić, żeby ona tam no, przeciw jakimś tam miazmatom się wyleczyła, co najczęściej kończyło się bardzo źle dla takich anielek. No więc my teraz wiemy, naprawdę żyjemy w świecie, który jest nieporównanie po prostu łatwiejszy niż jeszcze 150 lat temu i tak dalej. Natomiast faktem jest, że przed rewolucją agralną żyliśmy zdrowiej, no ale to se nie wraci, jak mówią Czesi. Niestety albo stety. Są takie mody na przykład, żeby wrócić do paleodiety. Bo rzeczywiście dieta paleolityczna, czyli ta sprzed neolitu, sprzed tej rewolucji rolniczej, była znacznie zdrowsza. No, ale to ona była zdrowa dla ludzi paleolitycznych. Musielibyśmy wrócić do paleolitu. Nie tylko do diety paleolitycznej, ale do paleolitu. Żyć jak łowcy i zbieracze, a to jest niemożliwe w świecie, w którym jest 8 miliardów ludzi, którzy... No, już nie będę mówił, jakim zagrożeniem są dla całej planety, ale nie ma odwrotu. My możemy tylko starać się ograniczyć te nieszczęścia, które przez eksplozję populacyjną spowodowaliśmy. Wie pan, my wiemy dużo więcej o chorobach, ale tylko dzięki temu, że naukowcy, a to jest, była zawsze elita, drobny promil populacji, powodował ten postęp. Także choroby zwalczyliśmy, czy w dużej mierze zwalczyliśmy, nie wszystkie oczywiście, ale większość tych takich bardzo groźnych za sprawą garstki ludzi, nie naszego wielkiego intelektu, tylko garstki ludzi stanowiących zawsze elitę różnych społeczeństw. I tutaj już przejdę na zupełnie nienaukowy poziom, ale nasza inteligencja globalna nie jest jakoś specjalnie spektakularna. Ludzie, możemy o tym porozmawiać, ludzie tak specjalnie właśnie jednostkową inteligencją nie cechują się. Ludzie są odtwórczy, naśladują. To jest nasza cecha gatunkowa szczególnie istotna i ona miała oczywiście bardzo ważne konsekwencje i pozytywne. Naśladowaliśmy od tych nielicznych, którzy odnosili największe sukcesy, no cechy psychiczne, które oni wykazywali i dzięki temu społeczeństwa mogły się rozwijać. Ale niestety przyszła tak zwana demokracja, która powoduje, że wszyscy mogą wybierać swoich przywódców. Ponieważ ludzie nie są specjalnie inteligentni, a tylko naprawdę nieliczne jednostki są w stanie dostrzec wszelkie złożoność społeczeństw, to zaczynamy wybierać jako swoich przywódców nie tych najlepszych, tylko tych najgorszych. Nie chcę wymieniać tutaj krajów, ale mógłbym wymienić kraj, który wszystkim nam jest bardzo bliski i który wybiera sobie
No na pewno nie największych, najlepszych z najlepszych, tylko no, mówiąc bardzo delikatnie, przeciętnych. A to powoduje, że te społeczeństwa zaczynają odwracać się od postępu, który zawsze był napędzany przez intelektualne elity, które są bardzo nieliczne w każdym społeczeństwie. Nie jest to diatryba przeciw demokracji, ale to jest diatryba przeciw nieumiejętnie stosowanej demokracji. Ale na tym skończę ten krótki, przydługi wtręt, ale na czasie. Jak pan o tym wszystkim opowiadał, to naszła mnie myśl, że ta nasza historia gatunku to jedna wielka komedia. Coś się dzieje, coś się rozwija, ale niesie to ze sobą jakieś negatywne konsekwencje i tak miesza się, te pozytywy mieszają się ciągle z negatywami. Ale właśnie jak jesteśmy a propos tej inteligencji, to chciałbym pana zapytać o źródło naszej inteligencji, ponieważ słyszałem już wiele teorii na ten temat. Słyszałem, że nasz mózg zaczął ewoluować wtedy, kiedy znaleźliśmy grzyby. To na przykład słyszałem w filmie dokumentalnym o grzybach witalnych, grzybach terapeutycznych, że tamto grzyby sprawiły, że nasz mózg zaczął rosnąć. Z kolei z innej strony słyszałem kiedyś, że to rozłupywanie kości i wyjadanie środka tych kości, czyli szpiku. Dokładnie, szpiku kostnego, który jest gęsty odżywczo, sprawiło, że tak mózgi zaczęły nam rosnąć. Słyszałem o różnych teoriach, dlaczego mózgi zaczęły nam rosnąć, więc jak to jest według pana? Jakie jest to źródło naszej inteligencji? To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco, i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!